jest teraz tutaj, to nie ma nigdzie indziej już. No nie będzie, jeżeli stracą te dotacje. Poland, like everywhere, is suffering from a cost of living crisis. Inflation in June hit 15.6%, the highest in 25 years. No na przykład takie słoiczki, które dziecku kupowałem, jakieś, nie wiem, 40-50% podrożały. Przestałem je kupować i czasem z nim tutaj przychodzę, z moim bobasem, zamiast coś mi dać w domu, bo jest taniej po prostu. Tu może zjeść zupę za 3 zł, a taki słoiczek już kosztuje coś koło 8 zł. Poles worry that inflation will also kill off one of the last remaining vestiges of the socialist welfare state, the milk bar. Milk bars offer government subsidized food, which means that if you're on a low income, it is still possible to eat well for less. The bars originally served dairy-based dishes, but a range of healthy homemade meals are now available too. Patrząc się po obecnych cenach, jak drożeje gaz, prąd i osoba samotna mająca no, mniejszą emeryturę czy rentę, no tu jest w stanie zaspokoić swoje, że tak powiem, pragnienie kulinarne, zjeść coś w dobrej cenie i zjeść to, co lubi. No, w domu to dla jednej osoby tak średnio się każdemu kalkuluje. And although Poles of all socioeconomic backgrounds love a milk bar for its nostalgic traditional Polish fare, it still offers a space for poorer people to eat a cheap, nutritious meal. In fact, a meal at a milk bar can still be cheaper than your average McDonald's meal. Nie bierzemy no, takiego byle czego. Wiadomo, że warzywa dobrej jakości, nabiał dobrej jakości, żadnych jakichś tak tłuszczy, olejów palmowych, tradycyjnie na oleju rzepakowym. Families in Poland receive state funding for each child they have, but single people or pensioners don't get the same level of support. The average pension in Poland is 1300 zlotys per month, around 230 pounds. In comparison, the average Polish salary is 5 times more. And the cost of living crisis is affecting milk bars too. The worry is that even with government funding, spiraling inflation means they will struggle to keep providing affordable meals. Some milk bars around the country have already closed, while others are struggling to keep open. Jedna osoba to ma tragedię, dlatego że najdrożej inflacja jest nienormalna, nieadekwatna do pensji, absolutnie. Także ludzie się martwią, nie mają nawet co do garnka, bardzo osób dużo nie ma co do garnka włożyć. Stąd bar jest bardzo dobrym wyjściem, bardzo też praktycznym, że można wejść, zjeść szybko i naprawdę bardzo smacznie, to podkreślam. In a country where welfare options are few, the fear is that people struggling with the cost of living crisis will be further flung into poverty.